Paneczko, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, co u mnie? No co, jestem na Francji i ruszam na Hiszpanię. Mamy 380 km, ale z tego tytułu, że dzisiaj jest poniedziałek, w Hiszpanii jest jakieś święto. Dzisiaj ponoć ta firma nie pracuje. Nie wiem, tak mi spedytor przekazał. Dał mi zlecenie na wtorek na 8 rano, także co? Ruszam po pauzie. Tutaj stałem na takim hofie, nie wiem jak to się tu mówi. Na takiej strefie parkingowej, wiadomo. I co? I będziemy ruszać. Oczywiście obchód auta już był. Teraz jeszcze tylko lustra doczyszczę i no i co? I będziemy ruszać na spokojnie na kolejną stację. Na stację w Hiszpanii, gdzie jest pralka, gdzie są prysznice, gdzie zatankuję też paliwo i będę sobie tam stał do jutra, a jutro sobie dojadę na rozładuneczek, także zapraszam. Także co, furka odpalona, ja sobie jeszcze przeczyszczę lustereczka, co by dobrze widzieć, i będziemy ruszać na Hiszpanię na spokojnie. Wiadomo, jak jedno to i drugie, nie? Dobrze mówię? Wiecie, no szyby też by można czyścić, ale nie, no szyby nie są takie złe. Chociaż będzie widać na nagraniu, że... O, tutaj gdzieś to mamy. Pach, pach. I jedziemy z tematem. Dobra, ruszamy. Ten tu się ustawi, powiem wam, bardzo blisko, nie wiem, co do centymetrów. Tutaj fajnie stanął gościu z Czech, a tutaj po prostu no stanął, nieważne z jakiego tam kraju. Stanął, kurde, tak blisko, że... No nie jest to dla mnie problem wyjechać, ale po co się tak ustawiać, jeżeli jest tyle miejsca, naprawdę cały parking jest tyle dziur, gdzie można wjechać, no ale dobra, no nieraz tak jest. Nie ma się co na siebie tak wkurzać, bo wiadomo, pijany nie jest to, nie ma się co na niego wkurzać, no jakby był pijany, to mi się na niego wkurwi. Nie lubię pijaków za kierownicą, w ogóle nie lubię pijaków. Dobra, lecimy. Wyjeżdżamy ze strefy, tutaj też dużo Polaków, także pozdrawiam serdecznie kolegów. O, tam fajnie przypakowany, czarnoskóry kolega, kierowca. Bardzo miło widzieć takich gości, fajnie zbudowanych właśnie za kółkiem. I to był czarnoskóry, wydaje mi się, że to był, kurczę, Francuz. Czarnoskóry Francuz, tak, bo dużo jest we Francji też czarnoskórych osób. Bardzo fajnie, bardzo fajni są, mili ludzie. Ale dobra, to nie o tym. Dzisiejszy tytuł nosi nazwę... O, zobaczcie, jaki kamperek. Zobaczcie, jaki fajny kamperek sobie wjechał. Ach, kiedyś może z żonką i z dziećmi pojedziemy, jak my wynajmiemy sobie kampera, będzie czas i pieniądze, kurde, se pojeździmy. Mamy znajomych, którzy jeżdżą kamperami, mają swoje nawet, nie wynajmują. No i dzisiejszy tytuł ma nazwę Trasa Francja-Hiszpania, jakoś tak. No i tak myślę, żeby tak nazwać, bo jeszcze tej nazwy dokładnie, ale coś takiego. Ale oczywiście nie jest to cała Francja, nie jest to cała Hiszpania. Tylko jest to, moi drodzy, 380 km do przejechania, także no nagram coś z trasy, wiecie. Tutaj to jest Portugalka, także to jest Portugalka i o, tu już mnie bierze Portugalka na zakazie. 80 mam, ale musi mnie wziąć, bo oni mają, nie wiem, jakiś mocny... No przepuszczę go, widzicie, ja już hamuję, nie? Patrzcie, ja już hamuję. No puszczam, bo ja nie jestem taki, żeby komuś tam przycisnąć do gnoju czy coś, nie? No puszczam go, bach, i se podjechał, no. O, i jeszcze przyhamuję. A no pewno, a to nie pierwsze takie, wiecie, co. Niech sobie jedzie, mi się nie spieszy naprawdę. Nie muszę jechać na maksa 8.9, bo tutaj 8.9 jest blok, ale ten, nie muszę. Trochę oszczędności też może, znaczy, powiem wam, oszczędności. Może w ten sposób, jeżeli mi się nie spieszy, to nie muszę cisnąć, wiecie, tak, maksów, nie? Ale też nie jadę, żeby nie zamulać, takie 85, wiecie, 87. Też nie chcę, żeby chłopaki za mną, jak jadę 80, żeby się wkurzali, nie? No bo niektórzy się spieszą, jest zakaz i tak dalej, ale wiecie, no można jechać 80, tak? Czemu? Ja też nie mam nic przeciwko, jak ktoś jedzie 80. Nie jestem taki, że zaraz wyzywam czy coś. Po prostu, jak jest okazja, to się wyprzedza gościa, nie? No, także taka trasa. A co wam nie powiedziałem dokładnie? Bordo. 43 km od Bordo jestem. Także fajne rejony widzicie tutaj, nie? O. Morze. Woda i tak dalej. Fajnie, fajnie. Tu busem jeździłem, powiem wam, dużo i wrócę do tego busa. No to tak jak kamperem praktycznie wjeżdżałem sobie pod takie firmy, gdzie miałem dostęp do fajnych plaż i tak dalej, nie? Także dobrze wspominam. O, a propos kampera, zobaczcie, jaki kamperek leci, także pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich, co jeżdżą kamperami, bo też
mamy z żoną takie plany w przyszłości, żeby kamperem sobie trochę pojeździć. A wiecie, ja już trochę pojeździłem, to będę wiedział, no wiecie, wakacje, a taka praca jak tutaj, no to nie są wakacje, tak? No bo to jest praca, to jest naprawdę jak się, nawet jak się siedzi na tej pauzie, to nic przyjemnego takiego, wiecie. Trzeba sobie ten czas czymś zająć. Ja na przykład trenuję też. Trenuję sobie, gdzieś chodzę, nie siedzę w tej kabinie cały czas. Czytam książkę, książki sobie tam poczytam. Nie piję alkoholu w ogóle i tak dalej. Nie szukam żadnego szczęścia, sztucznego szczęścia, wiecie, i zabijania czasu w używkach. To jest bzdura, bo to jest jeszcze gorzej z człowiekiem. No ale to dobra, to tak na marginesie. I także mówię, nie ma dużo kilometrów, tutaj nic się jakiegoś nie dzieje na tej drodze, ale co, no chcę wam pokazać coś tam z tej trasy takiej Francja, Hiszpania i gdzie też jeżdżę. No i tyle, no i oczywiście życzę miłego oglądania, bo zawsze jestem pełen nadziei, że się odcinek będzie podobał. No i co, kurczę, balans, żeby było weselej, żeby było ciekawie, pokażę wam co jem, tak, podczas jazdy, z żurawiną, ciasteczka owsiane, takie dosyć zdrowe, pyk, no nie będę tutaj może nagrywał ten jak chrumkam, bo możecie się wkurzyć. Zobaczcie, o, Music Hall, tam jest jakiś ten, a to zamknięte, to jest od wielu lat zamknięte, jak jeździłem busem też było, albo, kurde, albo to w nocy otwierają, a tego w nocy nie widziałem nigdy. To jest chyba, chyba to było tam ten salon gier taki, nie? Też fajny, ciekawy. No sorry, że tak mignąłem szybko, ale no zobaczcie, jaki fajny domek. Patrzcie, jaka rezydencja. Widzieliście? No, to jest właśnie, powiem wam, fajnie się tą Portugalką jeździ, bo tu są nieraz, jak ktoś, wiadomo, jak ktoś już często tu jeździ, no to się już mu nudzi, nie? Ale ja wam powiem, lubię zwiedzać i tak dalej, o, i lubię takie widoczki różne, także tu jest ciekawie, nie? Na niemieckiej autostradzie zasypiam, to wam się przyznam, a tutaj, na, jeżeli chodzi tu o Francję, to nie. Francja, Hiszpania, to nigdy mi się tutaj nie nudzi. Zawsze coś ciekawego, albo jakiś samochód fajny przejedzie, albo coś. Ważne, żeby to nie była żandarmeria, nie? No. Dobra, jedziemy dalej. Za jakiś czas się odzywam. Zobaczcie, ile jest pasów. Raz, dwa, trzy, cztery. My jesteśmy na czwartym pasie. Jest dobrze, nie? Oj, taki lekki koreczek jakby. Myślałem, że będziemy stać, bo to kolega na litewskich numerach dał awaryjny, ale dobrze, że dał. Oczywiście trzymam odległość, widzicie odległość. Trzeba trzymać odległość, a nie, kurczę, podjeżdżać pod same ten, bo powiem wam później, to najechanie właśnie takie śmiertelne, które było ostatnio, było spowodowane zbyt bliskim trzymaniem się od poprzedzającego zestawu, także to nie jest naprawdę błahostka, to może wam uratować dupsko, nie? Nawet zdrowie, wiecie, życie, no wiadomo, to jest hardcore, ale no zdrowie nawet, wiecie, kalekami do końca życia być nikt nie chce, nie? Na utrzymaniu, nie wiem, żony czy rodziców. No zobaczcie, jaka rzeka fajna. No ale jest, kuźwa, dobrze, mówię wam. Tu jest naprawdę, są fajne widoczki. To jest coś pięknego. O, to jest prawa, a tam jest lewa, zobaczcie, lewa strona, tam gorzej. O. Wierzcie mi, tu jak się jest, to naprawdę są fajne wrażenia. Nawet jak się jedzie już któryś raz. Pamiętacie, pokazywałem wam cztery pasy, są teraz trzy pasy, no i tak zobaczcie, jak się korkuje, nie? Także tutaj nie ma znaczenia, nie? Tak, wiecie, jak w Nowym Jorku, nie? Nie, no jak w Paryżu. Ile by pasów nie było, to będzie takie zawsze. No to szczególnie teraz, mówię, w okresie wakacyjnym, to się nie ma co dziwić. No, także no co, do celu 355 km, ale to mam do tego miasta, gdzie mam wyładunek. Ale my staniemy sobie bliżej, czyli nie wiem, to będzie ze 310 na tą stację, na ten parking. No, jak się uda, to wam ponagrywam jeszcze tą stację właśnie. No, a póki co no nic ciekawego, żadnych widoków, już widoków na razie nie ma, ale widzieliście Mississippi, jak to mówi zaborek, Mississippi River. No, no i co, koreczek odpuścił, słuchajcie, no nie wiem, czy nie będzie za chwilę jakiegoś, ale taki koreczek już odpuścił, ten taki gorszy stan na drodze był. Ale już się polepszyło. No jesteśmy na N230 dokładnie. Także przed Bordo jeszcze lecimy na spokojnie. O, tutaj zimny łokieć. Elegancko. 28 stopni. Także ja się tutaj nie jestem na zakazie, jadę normalnie na. Już jest po zakazie, bo tutaj wiadomo, że zakazy. O, 80, tu się już chowamy za gościem. Nie musimy nigdzie ciąć. O, zaraz sobie zwolnimy i. Francja, elegancja, bo to dużo radarów. Jaka miła sytuacja przed chwilą, słuchajcie. No nie nagrywałem akurat, ale motocykliści jechali i mi pomachali.
mówię, kurde, może jestem podobny z jakimś motocyklistą, bo mówię, ta broda taka siwa jak ZZ Top. Nie wiem, ale pomachali, uśmiechnęli się. Było widać po oczach, że się uśmiechają. Także bardzo miła sytuacja tutaj właśnie, kurczę, na Portugalce. I wydaje mi się, że bo ja mam tutaj po... No, są napisy Polska, nie? Poland. To jest firma z Polski. No wiadomo, blachy też są polskie. Co tu ukrywać? I wydaje mi się, że gdzieś z Finlandii. Numery mieli z Finlandii. No może Polacy to byli dlatego. Albo dlatego, że Polacy tak pomagają po prostu społeczności ukraińskiej w tej wojnie. Pomagamy tym cywilom, biednym dzieciom i tak dalej. Także może dlatego też, nie? Także no, fajnie. I zobaczcie, znowu Mississippi River, jak to mówi Zaborek. Ale jest kurwa, powiem wam, no, ogromne, ogromne to jest. Naprawdę jest coś pięknego, jak to się tu widzi na żywo. Wiecie, ile będę jeździł lat, tyle będę, nie wiem, ale to chyba mi, no, znudzi może mi się to. Ja tak z kolegą teraz rozmawialiśmy, że te piękne widoki się nudzą, ale wiecie co, nie ma monotonii w tej pracy. Także raz tu, raz tam, także wiecie, no, nie jest tak źle. Póki co trzeba korzystać, póki się jeszcze nie znudziło, to trzeba podziwiać, nie? Patrzę z przeciwnej strony, stuczka, o, standardowo, powiem wam, dużo już było po drodze, nie nagrywałem. O. Znaczy się, wiecie co, cholera wie, czy albo się komuś coś stało, zasłabł. No nie nagrywam, wiadomo, wypadków czy coś, bo to może, powiem wam, bardziej... Pozycja niedokładna. Bardziej może chodzi o przestrzeganie, jeżeli chodzi o te zdjęcia, czy ktoś jak ktoś rzuca, bo to nie chodzi, żeby się z tego śmiać czy coś, ale zobaczcie, nie, tam się nic nie stało, tam wygląda po prostu, jakby ktoś się źle poczuł i stanęli i tyle, nie? I no to też wiadomo jest niebezpieczne, o, ale zobaczcie jaki skorek, to jest niewiarygodne, ile tu tysięcy, setek tysięcy samochodów idzie, nie? Ciężarówek i osobówek teraz, nie? Także zobaczcie, no jest po prostu na łeb. Gdzie moi drodzy, stanąłem sobie na pauzę. Zjadłem sobie salami z jajecznicą, ale pyszne. Uhuhu. Powiem wam, dobre jajka ze wsi. No i co, tam są bramki, wjechałem przez bramki, pokażę wam kibelek, oczywiście bez żadnych szczegółów takich, wiecie. Zobaczymy co to będzie. Szczegółów fizjologicznych, nie? Tak wygląda, widzicie, przykładowa łazienka we Francji. Drogę wam powiem, jak chyba A63. Powiem wam, że ładnie pachnie, wyczyszczone. Nieraz to jest masakra, nie? To wam pokazuję akurat, jak jest w miarę czysto, tak? Bo wierzcie mi, jest taki syf nieraz, że jak będzie coś, to nagram. Tylko oczywiście bez takich strasznych jakichś widoków, ale tu akurat jest czyściutko, także chciałem wam pokazać przykładowo. Tu sobie można wodę nalać, działa. Proszę, żeby nie było. O, leci woda, można sobie do butelek nalać, także spoko. A tam stoi moja Renatka, już się stęskniła. Parę minut mnie nie było, ja za nią też. Także co, lecę. Już 45 się wykręciła. Lecę, nie nudzę, żeby za długiego odcinka nie było, żeby mi się to wgrało jeszcze. W miarę wszystko, także o, tak wygląda. No to jest mały parking jeszcze, nie? Bo wiadomo, są duże, większe strefy, także... Ale jest fajnie, przyjemnie, powiem wam, fajna... Fajne powietrze. Dobra, zobaczcie co tu podjechało, z Władcy Pierścieni. Nie wiem jak to będzie widać, z Władcy Pierścieni na polskich blachach. Ciężarówka, także fajna. Będzie wyjeżdżał kolega. Chyba Filipińczyk, jak dobrze widziałem. Pozdrawiam kierowców z innych krajów, którzy jeżdżą w Polsce. Pod polską banderę, super. Dobra, ruszamy. O, dopiero co kurczę, dopiero co wyjechałem z parkingu. Zobaczcie jak się rozpadało, także... Ale 25 stopni, także spada. Fajnie, fajnie, powiem wam, lepiej jak chłopno. Lepiej jak chłopno, bo jak się ta pucha nagrzeje, to wierzcie mi, wieczorem to jest masakra, żeby zasnąć, nie? Także fajnie dla wszystkich kierowców, myślę. No, i bardzo dobrze, ale wieje, od tego oceanu. Fajne te chmury, nie? Generalnie jesteśmy już przed Hiszpanią, czyli przed Irunem, tak? Irunem. Tak to się zwie, czyli granica, nie? Także dobra, nie będę tutaj za dużo, bo że jeszcze tracił tych megabajtów później, żeby to się wgrało, o to chodzi. Ale chmury chyba fajne, nie? Co mówicie? Nie wiem jak to wyjdzie właśnie na nagraniu. Ale co, założyłem swój stojaczek i fajnie sobie tutaj właśnie pykam. Także jeszcze nagram wjazd do Hiszpanii sam, także spoko, do zobaczenia.
No i co, moi drodzy, zbliżamy się do bramek. I tak, my na prawo idziemy, bo na lewo mamy zakazy. Zakaz dla ciężarówek. Tutaj nie wiem, gościu chyba nie pójdzie na ciężarówki. O, dobrze, dobry chłopak. I my idziemy tu na 30, widzicie, 30 na godzinę. Żeby to sprawnie szło, nie trzeba się zatrzymać po żaden bilet. Tu jest taka puszka, która powoduje to, że można sobie że się automatycznie otwiera. Mam 30, teraz powinna barier, jak to się mówi po francusku, się powinno otworzyć, ale może się zdarzyć, że się nie otworzy. No akurat się otworzyło. Nie no, przeważnie się otwiera, spoko, spoko. Także tyle, jesteśmy już tutaj dalej. No jeszcze Francja, nie? Także dobra, kończymy i gdzieś tam na Hiszpanii się spotkamy. Zjeżdżamy z góreczki, słuchajcie, 50 na godzinę tutaj jest. My mamy 65, ale już hamujemy. Tak widzicie, cysterna przede mną. Ona jest w ogóle cięższa, podejrzewam, o wiele, wiele. Ma gorzej chłopak. No ale zjeżdżamy sobie 65. Oczywiście 50 zaraz będzie, bo jest bramka. Czyli kolejna bramka przed nami. Nie wiem, jak to będzie widać, bo jest chyba ciemno na tym ekranie. O, dotknąłem, to się rozjaśniło. Widzicie, taki ma sprzęt. Idziemy na prawą, panowie i panie. O, widzicie? 30, ale trzeba hamować. Wszystko hamuje, aż prawie staje. Zaraz zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Trzeba wystaniemy. Ten stoi na prawej tam stronie. Na prawej stronie zakaz. Stoi kolega ze Słowacji. Coś tam musi zrobić. O, i tutaj... I widzicie, trzeba stanąć, jest 30, ale trzeba stanąć, także to nie idzie tak sprawnie, jak się wydaje, nie? Że po prostu 30, to wszyscy przelecą. Gdzieś tam była pewna jakaś sytuacja, że się szlaban nie podniósł od razu i jeden wystarczy, że jeden zestaw przyhamuje i już potem wszystko hamuje, nie? Także o, takie są przejazdy. Płatne oczywiście, tak jak mówiłem, puszka jest zamontowana, pucha do opłat. Już jest zielone, widzę, także mogę tutaj mu trochę przyfasolić gaz i już jesteśmy, widzicie? O, jest Gwardia Narodowa, o, już jesteśmy w Hiszpanii. Tak wygląda jedno z przejść granicznych, z przejazdów granicznych. Guardia, Civil Guardia. Zobaczcie, tu dzisiaj jakaś akcja, to nie zawsze tak jest. Generalnie tutaj, no ja tak stale nie jeżdżę, żeby się tu wymądrzać, ale nie widziałem tutaj tak policji, także no nieraz tak stoją, widzicie. Kontrole jakieś wyrywkowe. Także jesteśmy w Hiszpanii. Jesteśmy w Hiszpanii, od tak wygląda przejazd przez granicę. Jeden z przejazdów tu na Irun. Lecimy prosto. O, jeszcze żeby było fajnie, to o, znak Espana, czyli Hiszpania. No i będzie teraz górka taka, no. No i będziemy jechać na tą stację, także nie będę tutaj. Na tego pana z nawigacji to mówię Zenon, a to Kraken Traken będzie wiedział, o co chodzi. Zenon pozdrawia. No i co? Spinaczka, kurczę, pod górę, słuchajcie, awaryjne włączone oczywiście. I lecimy, bo tutaj te autka, osobówki, to wiadomo, że lecą nie szybciej, żeby się mi nie wbiły na dupę. No to trzeba ich, kurczę, poinformować, żeby już z daleka widzieli, nie? Że trzeba na lewy dawać, także no. I znowu tunel będzie. Zobaczcie, jak jesteśmy wysoko. O, jest trochę, nie wiem, kurczę. O, jest napisane. A patrz, jakie owieczki. Ale owieczek, zobaczcie, wypas 193 metry Santa Cruz. No i co, moi drodzy widzowie, kurczę, dojeżdżamy na stację Andamur. Ale tak stwierdziłem, że nie będę robił jakiegoś odcinka o tej stacji. O, tutaj trzeba, nie wiem, będzie jakaś pompa wolna? Chyba jest. Bo w sumie nie ma się czym podniecać. Tak sobie myślę, kurde, będę stację pokazywał.
ludziom, którzy nie jedną stację widzieli i widzieli na pewno lepsze. Także co? Znaczy coś tam pokażę, spokojnie, nie? Zobaczymy tylko. No tankowanie wiadomo, no będę tankował, tankowania nie trzeba pokazywać, każdy wie. No taka robota, nie? Wiecie, przy tankowaniu trzeba wszystko pootwierać, wszystkie korki, kartę wyjąć i tak dalej, piny znaleźć. O, tam jest pralnia na przykład, nie? No zobaczymy, może coś tego. No, stacja jest przyjemna. To jest taka stacja, o widzicie, zawsze się coś włączy. Stacja jest przyjemna. Prysznice są, zobaczymy coś. Zobaczę ile minut mam nagrane. I żeby, mówię, nie było za zawalone, żeby potem to się wgrało, to trochę sobie może polatamy tutaj jeszcze z wyświetlaczem. Ja, bo zobaczymy, do gdzieś miejsca jak będzie, to się będę ustawiał. Chyba będzie jakieś miejsce, mi się wydaje, bo widzę, że są jakieś dziury. No ale zobaczymy, to się okaże. Dobra, ja będę, najpierw muszę iść z kartą na stację, żeby mi otworzyli, żeby otworzyli dystrybutory, nie? Bo korki pootwierane, także idę na stację, żeby mi otworzyli. Czyli trzeba podać pin i tak dalej i dopiero się tankuje, nie? I potem siedzi znowu po paragie. Idziemy na stację. Sklepik, wszystko to jest. O, taka ciekawostka, po ile jest może litr ropy? Euro 9,69. Ale tu będzie chyba jeszcze taniej, bo to jest karta stałego klienta, tutaj firma ma, także... Leci! Czarne złoto! Dobra, jestem po tankowaniu, słuchajcie, i będę tutaj sobie parkował, bo jak tu się tankuje, to tu można parkować. Zobaczcie tych tam asów. Nic do nich nie mam, tylko po prostu mówię, wow! Co oni tam mają? To jest dopiero transport. Ja wiem, gdzie oni jadą, ale zobaczcie, co oni tam mają, ile tam jest toreb. Także pozdrawiam podróżników, gdziekolwiek jadą. A co, ja rozpoczynam pauzę. Dobra, lecę jeszcze zobaczyć, jak się ustawiłem. Czy równo przy linii? Może być, panie egzaminatorze, nie? O, także zobaczymy, jak dojechałem. No, w sumie nie będę już poprawiał, bo jest gitos majonez, nie? O, zobaczcie, jak tutaj nisko jest wszystko. No, ale to jest wszystko zgodnie z prawem, proszę pana. Dobra. O, jest jakiś prysznic i jeszcze może wpadniemy na ten sklep zobaczyć tam. Pochodzimy. Jak pozwolą nagrywać, to coś tam nagramy jeszcze parę minut. No. Także idziemy. Chyba nie wiem, czy tu Wi-Fi nie ma czasem. Bo mówię, nie stałem tutaj. Nigdy tankowałem tu już, ale nigdy nie stałem, także zobaczymy, co tam w sklepie. Piękne góry. O, ktoś ma chyba gaz. Ktoś ma chyba dym. Okej. O, tutaj masz. Tutaj mamy sklepik. No, takie widzicie na wejście, takie... Takie nieprzyjemna sytuacja. Śmieszna, można powiedzieć. No ale to nic, zdarza się. Wszędzie się może zdarzyć ktoś nawalony, nie? O, zobaczcie, jaki fajny. Jaka fajna ciężaróweczka. O, Bastian. Bastianowi by się przydała już. Bardzo fajna, 429 euro. No ale to chyba jeździ nawet. Wow, super. No i to jest taki sklep, widzicie, z różnymi rzeczami. Wina, nie wina. Monstery tak jak wszędzie, bo tutaj naprawdę nie chcę tutaj się tym jakoś podniecać, jak to się mówi, tylko tak po prostu pokazać wam, jaka to jest miejscówka i naprawdę jest bardzo przyjemnie, mówię, oprócz mimo tego incydentu, który był, no tam jest taka restauracyjka też, ja tam jedzonko na razie mam, także no, są takie bluzy różne, trackerskie też fajne. A, do stówy chyba.
Do stówy, do 100 zł, czyli tam gdzieś 20 euro, 25 euro, takie coś, nie? No tam zaraz do kasy podejdę i... No jest, no parę złotych by tu człowiek zostawił, nie? Nie mówię, że nie. No, jakieś szmery, bajery, no ale najlepszy to tu wygrywa. Najlepszy wygrywa ta ciężarówka. Piękna jest. Dobra, idę na showera. Tutaj zobaczcie, mam 3 euro będę miał. I tutaj wrzucam 3 euro. Do dwójeczki, to z kabina numer 2 wam pokażę. I 3 euro, bo mam więcej. Musiałem wypłacić. 2. O, jest 3 euro, nie? Czyli jest zapłacone i wtedy... Chyba to jest, że 21 minut, dobrze mówię, nie wiem. O, i można się kąpać. Na pewno jakieś ograniczenie czasowe jest. O, lecimy, kabina numer 2. Tak wygląda dwójeczka. I... O, idziemy, tutaj jest pralnia, nikogo nie ma, bo... Pewno, a ktoś sobie pierze, o, już nie będę wchodził, widzicie, taka pralnia fresh, o, elegancka. Także można tutaj dużo rzeczy załatwić na takim postoju. Hotel jest też. No i tyle. Zmierzam do samochodu, także co? Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Skończymy może tutaj przy moim samochodziku. Trzymajcie się i zapraszam na kolejne. Pamiętajcie zawsze pozytywnie i do przodu. Hej.